Witamy Państwa bardzo serdecznie w studiu Antypartia, a dzisiaj ze mną przewodniczący ugrupowania Antypartia, Marek Ciesielczyk. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. No i pierwsze pytanie, dlaczego powstaje ugrupowanie o nazwie Antypartia, skoro na polskiej scenie politycznej jest już kilkadziesiąt, a może i więcej podobnych ugrupowań? Nie bez powodu nasze ugrupowanie nazywa się Antypartia. Wyrażamy przez to nasz stosunek do systemu, w tym do partii już istniejących. Dotychczas, jak zapewne niektórzy pamiętają, przez te 30 lat życie polityczne polegało na tym, że wodzowie partyjni wyznaczali posłów poprzez umiejscowienie ich na odpowiednim miejscu na liście. My proponujemy zmianę systemu na jednomandatowe okręgi wyborcze i w tym momencie ktoś może powiedzieć, że to nie jest oryginalne, bo przecież Platforma swego czasu też była za ordynacją większościową, Kukiz był za ordynacją większościową, tylko że Platforma wycofała się bardzo szybko z tego. Natomiast Kukiz przez 4 lata, mając 40 posłów, przynajmniej na początku, nie wykonał żadnego ruchu w tym kierunku, nie złożył żadnej ustawy, która by zmierzała do zmiany systemu. W związku z tym nasz postulat zmiany ordynacji z tej, którą jeden z politologów amerykańskich określił jako najgłupszą na świecie, na system z JOW-ami, system większościowy, uważamy, że to nas absolutnie wyróżnia i nikt tego w przyszłości także nie podniesie z bardzo prostej przyczyny, bo partie, a zwłaszcza wodzowie, boją się utraty monopolu wyznaczania posłów. Chcemy odebrać partiom taki przywilej jak dotacje z naszych podatków. Dotychczas przez 30 lat nikt tego nie zrobił. Partie czerpią zysk z tego, co my wpłacimy do urzędów skarbowych. Także chcemy obniżyć przywileje, zmniejszyć przywileje posłów. Tylko dwie kadencje, to jest nasz postulat, czyli 2 razy po 4 lata. Nikt tego wcześniej nie postulował. Zniesienie immunitetu poselskiego, obniżenie wynagrodzenia 2 razy do średniej krajowej dla posłów, 5 000, albo nawet, są też takie głosy, kto wie, czy nie pójdziemy w tym kierunku. Praca posła ma być traktowana jako praca społeczna, jedynie będą mu zwracane koszty podróży. Mogę oczywiście na ten temat mówić bardzo dużo. Szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie www.antypartia.org. I w tym między innymi wyróżniamy się na scenie politycznej i mam nadzieję, że zrealizujemy wszystkie te postulaty. Dotychczas będące u steru partie zawsze twierdziły, że Polska no, w zasadzie rozwija się znakomicie, pod ich rządami oczywiście. Jak tą naszą polską sytuację na tle innych państw postrzega Antypartia? Dotychczas faktycznie wszystkie rządzące partie utrzymywały, że Polska uczyniła w ciągu tych lat bardzo duży postęp, zwłaszcza ekonomiczny. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. Jeżeli popatrzymy na przykład na wszystkie możliwe rankingi, zarówno ten, który pokazuje wynagrodzenie netto, czy też pokazujące rozwój społeczny, gdzie bierzemy pod uwagę nie tylko wynagrodzenie, ale także służbę zdrowia, edukację i tak dalej, czy też na przykład wskaźniki, które wskazują na wolność ekonomiczną. Wszędzie, na wszystkich tych listach rankingowych Polska znajduje się na 30, 40, 60 miejscu. Najistotniejsze chyba dla Polaków jest to, ile zarabiają. Po 30 latach Polska znajduje się na 31 miejscu na liście rankingowej wśród państw europejskich. Tylko 5 państw wyprzedzamy, jeżeli chodzi o wynagrodzenie netto, w tym tak biedne kraje jak Bułgaria czy Rumunia. To świadczy o tym, że przez 30 lat nie zdołaliśmy zrobić tego, co było możliwe. Pokazujemy przykłady, na przykłady Irlandii, Nowej Zelandii czy też Singapuru, które w ciągu 5, niektóre potrzebowały 15 lat, ale w każdym razie w czasie krótszym niż 30 lat, osiągnęły bardzo wysoki standard życia i to z poziomu bardzo, bardzo biednych krajów. Jeszcze w 70-tych latach Irlandia była bardzo ubogim krajem. Nowa Zelandia w 80-tych latach przeżywała bardzo poważny kryzys ekonomiczny.
Singapur był kolonią do 60 któregoś roku. I te państwa w ciągu 5-10 lat osiągnęły wskaźniki, które plasują te kraje na najwyższych miejscach w tych tabelach, o których ja wcześniej mówiłem. Dlatego prawda na temat tych 30 lat jest taka, że Polska nie wykorzystała tego okresu. My chcemy to zmienić. W czasie 5-10 lat możemy osiągnąć to samo, co te kraje, o których mówiłem, w bardzo prosty sposób. Nie musimy wyważać drzwi, drzwi są już otwarte, nie musimy wymyślać prochu, ponieważ te państwa i inne zresztą też zastosowały pewien system, zreformowały swój system w taki sposób, który jest osiągalny także dla nas. O tym szczegółowo piszemy na naszej stronie, jak już powiedziałem, www.antypartia.org. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, przeczytać, w jaki sposób państwa inne podeszły do sprawy wynagrodzeń, całego systemu podatkowego i tak dalej, jak osiągnęły tak wysoki standard życia, no to zapraszamy do lektury. Czy wyborca może mieć pewność, że antypartia nie oszuka go tak, jak to czyniły dotychczasowe ugrupowania? Tak, dosyć oryginalny sposób zastosowaliśmy. Ja zaraz, żeby zobrazować to, o co nam chodzi, to posłużę się tutaj pewnym eksponatem. Otóż to jest 1000 zł. Każdy wyborca otrzyma 1000 zł, jeżeli nasi posłowie nie wywiążą się z obietnic przedwyborczych. Jak to jest możliwe? Otóż Leper swego czasu zastosował tak zwane weksle, które okazały się niezgodne z prawem. My natomiast, jako legaliści, powołujemy się na artykuł 919 Kodeksu Cywilnego, który mówi, że każdy obywatel może złożyć przyrzeczenie publiczne. Każdy nasz kandydat na radnego, na posła, na senatora będzie musiał złożyć takie przyrzeczenie. Jeżeli nie wywiąże się ze zobowiązań, będzie płacił każdemu swojemu wyborcy 1000 zł. I to jest legalne, zgodne z prawem i możemy to zrobić. To jest pierwsze zabezpieczenie. Inne zabezpieczenia to są te, o których już mówiłem. Nasz stosunek do partii, do posłów, do startów w wyborach. U nas nie będzie tak jak u Kukiza, gdzie jeden człowiek czy trzy osoby wyznaczały listy. U nas będą prawybory. W każdym okręgu, który będzie autonomiczny, będą prawybory i listy będą w sposób demokratyczny układane. Ci ludzie, którzy znajdą się już w Sejmie, jak powiedziałem, będą musieli złożyć takie przyrzeczenie i nie będzie możliwości startu z naszej listy, jeżeli ktoś będzie się obawiał przyrzec wyborcom, że dotrzyma słowa. Poza tym nasz stosunek do upartyjnienia, czy też przywilejów, które mają politycy, jest także gwarancją. Na przykład zlikwidujemy, czy inaczej mówiąc, będziemy starali się sprywatyzować wszystkie spółki Skarbu Państwa, albo prawie wszystkie, z wyłączeniem oczywiście tych strategicznych, aby zlikwidować jedno z koryt partyjnych, ponieważ jak wiadomo, spółki Skarbu Państwa to jest konfitura, o którą walczą partie polityczne. Nie ma najmniejszego znaczenia, czy to jest PO, czy to jest PiS. Partie te zabiegają o to, aby mieć tego typu stanowiska jak prezesi czy członkowie spółek Skarbu Państwa, gdzie wynagrodzenie wynosi 50 czy 100 tysięcy złotych miesięcznie. My to zlikwidujemy. Nie będzie także przywilejów na poziomie samorządu, nie będą mogły rodziny radnych pracować w urzędach gminy czy też w spółkach komunalnych. I dlatego uważam, że tego typu stosunek do partii, do bycia posłem także jest pewną gwarancją. I co ważniejsze, każdy poseł będzie mógł zostać odwołany, jeżeli spełnione zostaną nasze postulaty, w wyniku referendum. Jeżeli poseł nie będzie spełniał oczekiwań wyborców, wyborcy będą mogli go odwołać w drodze referendum. Zlikwidujemy immunitet poselski i jeżeli w ten sposób podchodzimy do bycia posłem, jeżeli sami chcemy zlikwidować wynagrodzenie posła, jeżeli nakładamy na siebie obowiązek złożenia tego przyrzeczenia, które właściwie będzie takim zobowiązaniem, to jest chyba dobra gwarancja, że nasi ludzie nie oszukają wyborców. Na jakim elektoracie wam zależy najbardziej i w jaki sposób chcecie budować szeregi antypartii?
No, nie mamy zamiaru być partią wycinkową, taką powiedzmy jak PSL i zabiegać wyłącznie głosy na wsi. Nie chcemy być też partią wycinkową w sensie tematu, że będziemy się zajmować tylko jedną z dziedzin. Chcemy być partią, tak jak to na Zachodzie się mówi, narodową, ale w sensie obejmowania swoim programem i zainteresowaniem całego społeczeństwa. I myślę, że osiągniemy, jest możliwy wynik, co oczywiście tutaj może zdziwić trochę słuchaczy, mój optymizm, ale wynik w granicach 20% jest możliwy. Dlaczego? Jeżeli podejdziemy do całej sprawy matematycznie, to zobaczymy, że prawie w każdym sondażu jest grupa 15-20% ludzi, którzy chcą wziąć udział w wyborach, a nie wiedzą na kogo głosować. To jest elektorat, który można pozyskać. To jest elektorat rozczarowany partiami, które dotychczas były na scenie politycznej po 1989 roku. Moim i Państwa gościem był przewodniczącym ugrupowania Antypartia Marek Cieszy-Sielczyk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.